Sponsorem programu jest Disney Channel, producent Hannah Montana. Cieszę się, że moje przejście ogłoszono transferem roku. Nazywam się Marzena Rychotka. Jestem mistrzynią w naciąganiu rajstop stylem na żabkę. Przejdź z numerem z SIM Plusa do Mix Plusa lub na abonament na mistrzowskich warunkach. Nowy Samsung J700 od złotówki i nawet 180 zł na rozmowy do wszystkich sieci. Zadzwoń 801-400-601. Pan Krzysztof, właściciel warsztatu. Jego pasja i praca to stare samochody. Kolekcjonerzy, sklepy, klienci. Dzwoni na okrągło, ale nie zastanawia się, w jakiej są sieci. Odkąd przeszedł do Plusa, ma najniższą stawkę. Już od pół grosza za minutę do wszystkich sieci i najnowszą Nokia E51 za złotówkę. Plus dla firm. Najlepsza elastyczna oferta. Wpadło mi duże zlecenie. Potrzebowałem pieniędzy na drewno. Nie miałem czasu na formalności. Przedstawicielka Providenta pomogła mi od razu i gotówkę otrzymałem ekspresowo. Zadzwoń po szybką gotówkę. Provident. 600 200 200. Playhouse Disney. Nowy magazyn dla ciekawskich przedszkolaków. Zgaduj z myszką Miki, baw się z Kubusiem i odkrywaj świat z małymi Einsteinami. Pierwszy numer z płytą DVD już w kioskach. Jesteśmy Rada Puchaczy, Rada Puchaczy, Rada Puchaczy. Puchacz po cienku wszystko zobaczy, wszystko zobaczy, wszystko zobaczy. My żądamy w lesie posłuchu. Uhu, uhu. Od maluchów aż do staruchów. Uhu. Nareszcie w sieci Plus zespół The Czasomilacze i wiele innych utworów zamiast zwykłego sygnału oczekiwania. Agnieszka Szumim, witam wszystkich widzów przed telewizorami, a w studiu witam księdza Andrzeja Majewskiego. Witam serdecznie. Dziś jest Święto Miłosierdzia Bożego. Za chwilę w Krakowie, w Łagiewnikach, w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego rozpocznie się msza święta, którą będziemy transmitować. A ja chciałam zapytać o genezę Święta Miłosierdzia Bożego. To jest bardzo młodziutkie święto. W 2000 roku Jan Paweł II je wprowadził. To jest święto, które ma swoją genezę właściwie w samym sercu chrześcijaństwa, bo Jezus miał ogłosić, prosić świętą Faustynę Kowalską, by takie święto w kościele zostało ogłoszone. I czekaliśmy tyle lat, w latach już powojennych biskupi polscy próbowali prosić Watykan, żeby takie święto zostało utworzone. Niestety to wtedy nie było możliwe. Przyszedł polski pontyfikat Jan Paweł II w 2000 roku, kanonizował święto już dzisiaj Faustynę Kowalską i ogłosił święto. A znaczenie dla nas, dla katolików tego święta? Ogromne. Przede wszystkim to, że chyba dzisiaj brakuje miłosierdzia. To święto mówi, że Bóg jest życzliwy, że Bóg jest życzliwy każdemu człowiekowi, radykalnie życzliwy, że Bóg jest mocniejszy niż grzech, że jest większy od wszystkiego, co człowiek może o nim pomyśleć. Dzisiaj, kiedy świat jest niemiłosierny, tak tego miłosierdzia nam brakuje i w skali takiej prywatnej, ale też w skali całego społeczeństwa i szerzej jeszcze, to święto jest jak nigdy potrzebne. Dziś jest również Niedziela Biała, tak. To znaczy? To święto jest obchodzone właśnie w Niedzielę Białą. Niedziela Biała jest obchodzona z kolei zawsze tydzień po Wielkanocy. A biała dlatego, że w pierwotnym kościele ci, którzy zostali ochrzczeni w noc wielkanocną, z soboty na niedzielę, szli w białych szatach w procesji do kościoła świętego Pankracego w Rzymie i stąd Niedziela Biała. Jak będą wyglądały obchody Święta Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach? Przede wszystkim Łagiewniki są centrum kultu Miłosierdzia Bożego. Tam jest przecież Bazylika Miłosierdzia, tam żyła przez wiele lat siostra Faustyna Kowalska. Będzie to msza święta większa niż ta, która jest odprawiana w Łagiewnikach co tydzień. Przede wszystkim z udziałem prawdopodobnie kilkudziesięciu tysięcy wiernych, którzy przybywają z pielgrzymką z całej Polski, nie tylko z Polski, z wielu krajów świata. Przybyli również biskupi z różnych krajów, ażeby się modlić wspólnie. Wielka uroczystość, dziękczynna msza święta z okazji Święta Miłosierdzia Bożego. Już wiemy, że całkiem sporo ludzi jest na miejscu. Podglądaliśmy trochę Kraków. Ja myślę, że już jest czas, żeby się do Krakowa przenieść. Na miejscu jest ksiądz Andrzej Baczyński i to jemu w tej chwili oddajemy głos, a ja bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w